Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Kiedy głoszę rekolekcje dla młodzieży, różne, dłuższe czy krótsze formy, ale zamknięte, to znaczy w jakiejś konkretnej grupie, bardzo często się zdarza po kilku dniach, kiedy już zdobędę ich zaufanie, kiedy wytworzą się pewne relacje, że przychodzą dzielić się swoimi problemami i troskami. Czasem zdarza się również, że słyszę takie komentarze: proszę ojca, jaka szkoda, że nie mogę z moim tatą pogadać tak jak z ojcem. I często wtedy pytam, dlaczego nie możesz? No bo albo go nie ma, albo się ciągle czepia, albo się drze. Słyszę tego typu odpowiedzi. A może spróbuj, mówię. I zwykle pada wówczas słowo: nie, ojcze, ja mu chyba nie ufam. I to właściwie zdarzyło się dzisiejszemu bohaterowi, synowi marnotrawnemu z przypowieści o miłosiernym ojcu. Nie ufał, że jego ojciec daje mu wszystko, co jest mu potrzebne. Nie ufał, że jego ojciec zadba o niego. Wybrał życie na własny rachunek, ale chyba jak zdecydowana większość młodych, także tych współczesnych, liczył na to, że pieniądze się same rozmnożą. A może myślał, że bierze się je z takiej specjalnej maszynki w ścianie. Tak czy owak, syn doświadcza wejścia w jakąś ślepą uliczkę. Pojawiają się świnie. Demon je jakoś wyjątkowo lubi. Pamiętacie taką scenę, kiedy Jezus uzdrawia czy uwalnia od wpływów demona Gerazeńczyka? Wówczas legion demonów prosi go,
żeby mógł wejść w stado świń. I Pan na to pozwala. Dzisiaj ten właściciel, do którego przystaje syn marnotrawny, jest również symbolem złego. On ani nie daje mu tego, czego potrzebuje, ani nie odsyła go do ojca. Co więcej, skłania go do podjęcia upokarzającego i hańbiącego dla Żyda zajęcia, jakim jest pasienie świń. Bezpieczny dom ojca, pełne szacunku, relacje pomiędzy jego mieszkańcami, dostatek, to wszystko zaczyna budzić tęsknotę w synu marnotrawnym, ale to wszystko budzi również doświadczenie własnej nędzy. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Mogę być co najwyżej najemnikiem. I z taką propozycją syn wybiera się do domu. A tam w domu czeka ojciec, który nie zważając ani na lichy wygląd syna, ani na jego smród, natychmiast przywraca mu stan poprzedni. Ojciec się po prostu cieszy nawróceniem, które być może nie jest jeszcze doskonałe. Ale w tym domu czeka również brat, który się nie cieszy, który jest pełen gniewu, który potępia winowajcę, ale potępia również i ojca. Jest naiwny, jest zbyt hojny w przebaczaniu. W ten sposób starszy brat pokazuje, że i on nie ufa swojemu ojcu. Nie czuje się synem w tym domu, raczej najemnikiem przytłoczonym robotą dla ojca. Twój dom, kościół, twój ojciec, Bóg, twoi bracia, kapłani, sąsiedzi, współpracownicy i ty, twój dom, kościół skompromitowany. Twój ojciec załagodny dla nich. Twoi bracia, kapłani niewiarygodni, sąsiedzi uciążliwi, współpracownicy podli i ty. No przecież nie tam znowu jakiś wielki grzesznik, a ojciec czepia się właśnie ciebie. Przykazania, prawa, nakazy, zakazy. A co ty jesteś? Jakiś święty terminator? Masz dość? Rozejrzyj się dobrze, bo może tylko wydaje ci się, że jesteś w domu. Może to właśnie ty utknąłeś w chlewiku, a demon, poganin, nie pozwala ci wrócić do domu ojca. W imię Boga, twojego ojca, proszę cię dzisiaj, wróć.